Rozdział jedenasty Kto zechce kłaść głowę pod topór? W tym miejscu znajduje się Memoriałowy Kompleks Ojczyzna Marszałka Żukowa, którego twórcy są kandydatami do otrzymania państwowego odznaczenia Federacji Rosyjskiej imienia Żukowa. I oto jesteśmy w Muzeum Żukowa w mieście Żukowa. W 1943 roku. Na łuku kurskim wojsko niemieckie dysponowało ciężkimi czołgami. Niemcy mieli za zadanie zniszczyć obronę Armii Czerwonej. Ta z kolei miała zatrzymać wojsko niemieckie. Obrona wojska radzieckiego opierała się na umocnieniach polowych, czyli na zwykłych okopach i transzejach. Armia Czerwona była skompletowana z niewyszkolonych rezerwistów. Ktoś stwierdzi? Że mieli oni doświadczenie bojowe. Otóż żołnierze, sierżanci i oficerowie niższego stopnia Armii Czerwonej, którzy walczyli jesienią 1941 roku, w większości nie przeżyli nawet do roku 1942. Natomiast ci, co walczyli w 1942 roku, nie przeżyli do roku 1943. Przeżyli tylko ci, co byli na tyłach lub na pasywnych odcinkach frontu. Ich doświadczenie wojskowe było mizerne. Tak samo było później. W 1944 roku walczyli niewyszkoleni rezerwiści. To samo było w 1945 roku. W jednostkach bojowych żołnierze, sierżanci i oficerowie niższego stopnia nie żyli zbyt długo. Dlatego też nie mieli możliwości zdobycia doświadczenia. Na przykład latem 1944 roku podczas operacji Bagration armia czerwona straciła 765 813 ludzi. Byli to zabici, ranni i zaginieni. Krasna zwiezda 22 czerwca. 2004 roku wyjaśnia przyczynę tego stanu rzeczy. Wojsko kompletowano z żołnierzy, którzy, w cudzysłowie, nie mieli wstępnego przeszkolenia wojskowego. Interesująca wydaje się notatka w dzienniku generała armii Jeremienki z marca 1945 roku przed nami decydujące walki a wojsko jest niezwykle słabo wyszkolone jednak w czerwcu 1941 roku armia czerwona składała się z wyszkolonej kadry powołanej do służby w ciągu dwóch ostatnich lat jeśli rezerwiści na łuku kurskim powstrzymali ciężkie czołgi to armia prawie zawodowa w zupełności mogła sobie poradzić z tym zadaniem w 1941 roku. Tym bardziej, że wówczas nikt inny na świecie nie miał ciężkich czołgów. Ponadto Armia Czerwona mogła się oprzeć nie tylko na transzejach, ale też na solidnych umocnieniach. Co w takim razie się stało? Dlaczego w 1943 roku rezerwiści w zwykłych okopach i transzejach zatrzymali ciężkie czołgi? A w 1941 roku wyszkolone wojsko osadzone w potężnych umocnieniach obronnych nie potrafiło powstrzymać lekkich czołgów. Na czym polega problem? Otóż na tym cytat. Proszę zameldować narkomowi na jakiej podstawie jednostki umocnionego rejonu w specjalnym Kijowskim okręgu wojskowym otrzymały rozkaz o zajęciu przedpola? Działanie to może natychmiast sprowokować Niemców do ataku zbrojnego i grozi różnymi poważnymi konsekwencjami. Rozkaz ten odwołać w trybie natychmiastowym i zameldować kto konkretnie wydał takie samodzielne rozporządzenie. Żukow 10 czerwca 1941 rok. Jeszcze na początku maja 1941 roku, na rozkaz Żukowa, oddziały wojska zostały wyprowadzone z rejonów umocnionych. Żukow bardzo pilnował tego, żeby ani w rejonach umocnionych, ani przy nich nie było oddziałów radzieckich. 11 czerwca skierował rozkaz do wszystkich dowódców specjalnego okręgu zachodniego, cytat: Bez specjalnego rozkazu nie zajmować strefy przed pola jednostkami polowymi oraz przeznaczonym do obsady rejonów umocnionych. Dlatego 22 czerwca wyszło tak: Wzdłuż granicy zachodniej rejony umocnione pozostały bez wojska. Natomiast wojsko pozostało bez rejonów umocnionych, okopów i transzei. Żukow nie tylko wydał zbrodnicze rozkazy, których wykonanie zakończyło się śmiercią wyszkolonej armii, ale dodatkowo dławił wszystkie inicjatywy swoich podwładnych. Zameldować? Kto konkretnie wydał takie samodzielne rozporządzenie? Mało tego, pod gradem nieludzkich rozkazów Żukowa. Dowódcy niższej rangi po prostu tracili zdolność do samodzielnych działań. Za Żukowa przetrwał tylko ten, kto nic nie robił. Ten, kto coś robił, trafiał w szeregi przestępców. Po wojnie Żukow ogłosił: Rejony umocnione znajdowały się zbyt blisko granicy. Wojsko było niezrównoważone i wpadło w panikę. Jednak gdyby nie rozkazy Żukowa które się sypało niczym lawina, wojsko znajdowałoby się w żelbetowych, ufortyfikowanych umocnieniach. Wówczas ludzie byliby opanowani i nie mieliby powodu wpadać w panikę. W żadnym wypadku nie przesadzam, nazywając działania Żukowa zbrodniczymi. Wypełnienie rozkazów Żukowa pociągnęło za sobą zagładę i wzięcie do niewoli wyszkolonej armii czerwonej. Skutkiem tego z kolei była utrata wielkiego terytorium i zagłada milionów ludzi. Artykuł 58.1 Kodeksu Karnego Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej dokładnie określał, za co można było zostać oskarżonym. Między innymi za: cytat: działanie na rzecz podważania lub Osłabiania bezpieczeństwa zewnętrznego ZSRR. Jak inaczej można było zinterpretować rozkazy Żukowa? Właśnie tylko tak. Działanie na rzecz podważania i osłabienia bezpieczeństwa zewnętrznego. Punkt czwarty tegoż artykułu przewidywał najwyższą karę rozstrzeliwanie. Za, cytat. Okazanie w jakikolwiek sposób pomocy tej części międzynarodowej burżuazji, która, nie uznając równouprawnienia systemu komunistycznego, nadchodzącego, aby zastąpić kapitalizm, dąży do jego zagłady. W tym miejscu przedstawiciel dowolnego trybunału mógł wydać obywatelowi Żukowowi najwyższy wyrok, ponieważ Hitler dążył do zniszczenia władzy komunistycznej. A Żukow poprzez swoje rozkazy całkiem świadomie mu w tym pomagał. Jak w takim razie można usprawiedliwić potworne przestępstwo Żukowa, które doprowadziło do zagłady dziesiątków milionów osób? Wielki historyk, świetliszyn, znalazł wyjście. Rzekomo spotkał się z Żukowem, zadawał mu pytania, natomiast jedyny wybawca ojczyzny podobno mu odpowiadał następująco: Cytat. 10 czerwca narkom obrony marszałek Timoszenko wraz ze mną jako szefem sztabu generalnego został wezwany do Stalina, który ostro obwinił nas o prowokowanie wojny. Na miejscu w swoim gabinecie Stalin podyktował treść telegramu, który później rozesłano do dowódców poszczególnych okręgów przygranicznych. Byłem przekonany że gdybym nie podpisał podyktowanego przez Stalina telegramu, to zapewne obecny przy rozmowie Beria natychmiast by mnie aresztował. W nawiasie Swietliszyn Kurtyje Stupień i Słudźby 1992 rok strona 55-56 Zwróćmy uwagę na brak protestów Żukowa. Jednak Gruśb Również nie było ani ze strony Stalina, ani Beri. Po prostu jedyny wybawca ojczyzny był przekonany, że go natychmiast aresztują. Wystarczyła sama obecność i widok narkoma spraw wewnętrznych, aby nieustraszony dowódca, nie protestując i nie odmawiając, podpisał rozkaz, który zgubił Armię Czerwoną. W celu ustalenia na ile poważne było zagrożenie bezpieczeństwa osobistego Żukow'a, otwórzmy cytat: Dziennik rejestracji osób, które przyjął Józef Stalin. Ponieważ całkiem możliwe, że Żukow był w gabinecie Stalina o jednej porze, a groźny Narkomberia, którego tak się bał nieustraszony dowódca, o innej. Otworzyliśmy i przekonaliśmy się. 10 czerwca 1941 roku Beria przebywał w gabinecie Stalina od godziny 22:30 do godziny 0:15. Żukowa w tym czasie w gabinecie Stalina nie było. Szczerze mówiąc, tego dnia Żukowa w gabinecie Stalina w ogóle nie było. Z tego wynika, że swoich przestępczych rozkazów nie pisał on w gabinecie Stalina ani też pod jego dyktando ani też pod groźbą aresztu w gabinecie Stalina Żukow był dopiero następnego dnia 11 czerwca w dodatku dwukrotnie jednak Beri tego dnia tam nie było no ale załóżmy że wszystko było tak jak opowiada Świetliszyn co z tego wynika na jednej szali mamy bezpieczeństwo kraju i życie dziesiątków milionów ludzi, a może nawet wyniszczenie całego narodu, na drugiej iluzoryczne prawdopodobieństwo aresztowania. Wtedy jedyny wybawca ojczyzny decyduje, a niech tę ojczyznę diabli wezmą, czort z nimi, z milionami, oby tylko mnie nikt nie ruszył. Rozumiejąc, że wyjaśnienie świetliszyna nie wystarczy było sprawiedliwić Żukowa krasna a zwiezda, 19 czerwca 2001 zastosowała inny trik. Cytat. 10 czerwca 1941 roku sztab generalny zmuszony był skierować do wojskowej rady KOWO następujący telegram. Popatrzcie, jakie jest to wszystko łatwe. Sztab generalny był zmuszony. Dlaczegoż to był zmuszony do wydawania idiotycznych rozkazów? Kto zmuszał go do szkodliwych działań osłabiających bezpieczeństwo własnej armii, narodu i kraju? Natomiast, według towarzyszy z Krasnej Zwiezdy, wychodzi na to, że szef Sztabu Generalnego nie ma nic do tego. Cały Sztab Generalny jest niewinny. Ale przecież w sztabie są tysiące osób. Kto konkretnie w takim razie jest złoczyńcą i szkodnikiem? Otóż nikt. Szyfrogram został podpisany przez jedną osobę Żukowa. Jednak on dzięki staraniom i zwiezdy został uniewinniony i odsunięty w cień. Natomiast resztę sztabu generalnego wystrychnięto na dudka. Dobrze. Powiedzmy, że Żukow został zmuszony przez kogoś i podporządkował się. Jednak do tego wariantu też są zastrzeżenia. W 1957 roku przywódcy, niczym psy łańcuchowe, zwarli się w walce o władzę. Zrzuceni z wierzchołków władzy tłumaczyli się, że za Stalina, wbrew swojej woli, zmuszani byli do podpisywania zbrodniczych rozkazów. Uzasadniając, że takie były czasy. Na to dumny Żukow oznajmił, że on nie jest taki, że on to wyjątek. Aż tu się wyjaśnia, podpisywał. Tylko jeden szkodliwy szyfrogram Żukowa z dnia 10 czerwca w skutkach był bardziej niszczycielski niż setki rozkazów Chruszczowa, Mołotowa, Maleńkowa i Kaganowicza o masowych rozstrzeliwaniach. Należy zwrócić uwagę na niesamowitą głupotę rozkazu Żukowa. Działanie to może natychmiast sprowokować Niemców do ataku zbrojnego. Bzdura! Oto logika Żukowa. Jeśli w naszych rejonach umocnionych nie będzie wojska, to Hitler nie zaatakuje. Zapytajmy. Jak Wam się podoba taki tekst? Czyżby ziściły się proroctwa genialnego, wojskowego myśliciela? Hmm. Zameldowano Hitlerowi, że radzieckie rejony umocnione w ogóle nie są zajmowane przez oddziały wojskowe. I co? Natychmiast odwołał on decyzję o realizacji operacji Barbarossa, zdecydowanie Żukowowi brakuje zdrowego rozsądku. Wszystko się działo na odwrót. Wyobraźmy sobie inną sytuację. W każdym rejonie umocnionym wzdłuż granicy stacjonują stałe garnizony w każdym betonowym schronie ogniowym po pięciu, dziesięciu, piętnastu żołnierzy ze środkami łączności, przyrządami optycznymi i zapasem amunicji, wyżywienia, wody, leków itd. Z przodu i na bokach każdego rejonu umocnionego rowy i zapory przeciwczołgowe, zasieki i pola minowe nie do pokonania. Ponadto, jako uzupełnienie stałych garnizonów w każdym z rejonów umocnionych okopała się cała dywizja strzelecka. A może nawet korpus, bądź armia. Przez 3-4 miesiące przed rozpoczęciem wojny wykopali oni setki kilometrów transzei, wybudowali i zamaskowali setki schronów podziemnych, tysiące stanowisk strzeleckich i innych umocnień polowych. Natomiast pomiędzy rejonami umocnionymi miała stacjonować obrona polowa. Do tego 10-15 linii transzei i oddzielonych węzłów obrony, zapory przeciwpancerne i przeciwpiechotne, zamaskowane działa i wkopane w ziemię czołgi. W głębi terytorium radzieckiego zaś, wzdłuż starej granicy państwowej, kolejna linia rejonów umocnionych, obsadzonych zarówno przez stałe garnizony, jak też wojska w polu. Na Dnieprze flotylla wzdłuż wschodniego brzegu Dniepru. Trzecia linia obrony strategicznej. W tym właśnie wypadku Hitler i jego generałowie dobrze by się zastanowili, czy mają atakować, czy się wstrzymać. Całkowity brak obrony, zgodnie z genialnymi pomysłami wielkiego stratega, to dopiero prowokacja. Rozkaz Żukowa: nie dawać powodu do ataku i nie ulegać prowokacjom to schizofrenia w czystej postaci. Jeżeli wojska niemieckie nie mają rozkazu rozpoczęcia wojny, to można je prowokować w dowolny sposób, choćby goły tyłek przez granicę pokazywać, a i tak się nie ruszą. Natomiast jeżeli mają rozkaz rozpocząć wojnę, to można ile się da demonstrować swoje pokojowe nastawienie. Nic nie pomoże. Tymczasem dowódcy okręgów przygranicznych i armii bezustannie domagali się, Pozwolenia na zajęcie pozycji obronnej. Na przykład prosi o to dowodzący specjalnym okręgiem zachodnim, generał Armii Pawłow. Cytat: 20 czerwca 1941 roku, szyfrogramem z podpisem zastępcy dowódcy Wydziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Pawłowa, poinformowano, że jego prośba została przekazana narkomowi. I ten nie wydał zgody na zajęcie umocnień polowych, ponieważ może to wywołać prowokację ze strony Niemców. Krasnaja Zwiezda, 24 lipca 2001 rok. W tym wypadku wszystko jasne. Winni są zastępcy szefa sztabu generalnego, Wasilewski oraz narkom obrony Timoszenko. Natomiast o szefie sztabu generalnego ani słowa. Co ciekawe: żądania generała armii Pawłowa oraz innych dowódców okręgów przygranicznych, aby zająć pozycje obronne, są udokumentowane. Jednak podobnych żądań ze strony Żukowa nie da się odnaleźć. O czym w takim razie myślał mózg armii i jego genialny, niemalże święty dowódca? Żukow myślał o tym, w jaki sposób odebrać wojsku amunicję. Wydał też rozkazy, w pułkach i dywizjach pierwszego rzutu skonfiskować naboje i pociski artyleryjskie, by żołnierze nie dali się sprowokować. 18 czerwca dowódca specjalnego nadbałtyckiego okręgu wydał rozkaz o podwyższeniu gotowości oddziałów obrony przeciwlotniczej. Reakcja Żukowa? Cytat. Wydaliście rozkaz obronie przeciwlotniczej wprowadzający drugi stopień gotowości, bez zezwolenia narkoma. Pańskie rozporządzenie budzi plotki i niepokój społeczny. Żądam odwołania w trybie natychmiastowym wydanego rozkazu i przygotowania wyjaśnienia dla narkoma. Podpisano Żukow. Bohater Związku Radzieckiego, pisarz Karpow, w ten sposób wyjaśnia działania geniusza. Szef sztabu generalnego Żukow, wbrew swojej woli i przekonaniom, w ostateczności chcąc doprowadzić armię do pełnej gotowości, zmuszony był wydać takie polecenia. W nawiasie Karpow, marszał Żukow, Moskwa, 1992 rok, strona 219. Znów znaleziono usprawiedliwienie. On był zmuszony. Może w takim razie tę myśl trzeba wyrazić inaczej. On był po prostu mazgajem. Wszyscy, którzy mieli do czynienia z Żukowem, wspominali, że był to typ pozbawiony siły woli. Mięczak nie mający własnego zdania. Karpow musiał głośno i wprost powiedzieć właśnie o tym. Podpisów Stalina pod tymi rozkazami nie ma. Nie ma też żadnych wskazówek, że to Stalin żądał od Żukowa przekazywania takich rozkazów w teren. Winny jest jednak Stalin. Pod tymi szkodliwymi szyfrogramami nie ma również podpisu Narkoma Obrony, marszałka Związku Radzieckiego Tymoszenki. Jak też nie ma dowodów, że wymagał on od Żukowa pisania tego paskudztwa wbrew jego woli i rozumieniu sytuacji. Jednak Timoszenko również jest winny. Pod tymi dokumentami nie ma podpisów narkoma spraw wewnętrznych Beri i narkoma bezpieczeństwa państwowego Mirkułowa. Ale oni też są winni. Każdy, kto wypełniał rozkazy Żukowa, również jest winny. Przecież oni tylko zachowywali wierność przysiędze wojskowej, ponieważ 23 lutego 1939 roku przysięgali, cytat, bezwzględnie przestrzegać regulaminu wojskowego oraz wypełniać rozkazy dowódców i komisarzy. W lipcu 1941 roku, za wykonanie rozkazów Żukowa bezlitośnie ich rozstrzeliwano. A teraz tak samo bezlitośnie wyśmiewano. Głuptasy, zachowywali wierność przysiędze, chyba oszaleli. I tylko Żukow, którego podpis widnieje pod tymi rozkazami, nie jest niczemu winien. Tak więc Żukow rozumiał, że niebawem zacznie się wojna, jednak przez swoje szkodliwe działania zabraniał armii przygotować się do stawienia czoła wrogowi. Do ostatniej chwili pod groźbą śmierci Żukow zabraniał dowódcom okręgów przygranicznych i armii robić cokolwiek w celu przygotowania się do odparcia niemieckiego ataku. Co właściwie Żukow mógł zrobić? Na tym polega cała sprawa, że nic nie trzeba było robić. Gdyby nie było rozkazów Żukowa, Pawłow, Kirponos, i inni mądrzy dowódcy wojsk specjalnego okręgu zachodniego sami by sobie poradzili i odparli atak. Gdyby tylko Żukow nie spętał ich więzami rozkazów. Protestują? Przecież od Żukowa wymagano tego odgórnie. Z tym jestem zmuszony się nie zgodzić. Kto wymagał? Stalin? Tymoszenko czy też Beria? Żadnych śladów stalinowskich wymagań nie udało się odnaleźć obrońcom Żukowa, natomiast zbrodnicze rozkazy są. Lecz nawet, jeśli by Stalin żądał, to w tym wypadku też żaden trybunał takiego usprawiedliwienia nie mógłby potraktować jako przekonującego. Jeśli dowódca Plutonu podpisał się pod zdradzieckim rozkazem, to on ponosi pełną odpowiedzialność. W tym wypadku nikogo nie interesuje, czy dowódca kompanii wydał mu polecenie ustne, czy nie. Twój podpis? Odpowiadaj. Nawet jeżeli dowódca batalionu ustnie rozkazał, również słowami przekaż jego rozkaz, po co coś podpisywać? Żukow miał wiele sposobów, aby nie robić tego, co uważał za szkodliwe i zgubne. Po pierwsze. Trzeba było żądać od narkoma obrony, marszałka Timoszenki, podpisu potwierdzającego. Ja, Żukow, zdecydowanie się nie zgadzam z taką decyzją. Jednak w wyniku braku siły woli jestem zmuszony ją podpisać i podpiszę, ale dopiero po tobie, Siemionie Konstantynowiczu. Po drugie, żądać potwierdzającego podpisu Stalina. Podobne decyzje prowadzą kraj, naród i armię do zagłady i ja, Żukow, wbrew własnej woli podpisuję, ale tylko po was, towarzyszu Stalinie i po narkomie Timoszence. Po trzecie, można było przejawić własną wolę. Wy nalegacie, to wy podpisujcie, a mnie zwolnijcie z tego. Co Żukow ryzykował? Karierę? Życie? Załóżmy jednak, że Stalin za niesformność odsunął Żukowa od pełnienia funkcji szefa sztabu generalnego. Cóż w tym złego? Sam Żukow pisze, że ta funkcja nie jest dla niego. Pisze też, że nie jest stworzony do pracy w sztabie, że protestował i bronił się, kiedy mianowano go na to stanowisko. A skoro tak... To była przyczyna do odejścia. Zwolnijcie, towarzyszu Stalin, nie jestem w stanie poradzić sobie z taką wysoką funkcją. Nie ma nic gorszego niż dowódca, który nienawidzi swojej pracy i doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest do niej stworzony. Występując w redakcji wojenno-istoriczewskiego Żurnała, 13 sierpnia 1966 roku. Żukow tak usprawiedliwiał swoje zachowanie. Cytat: Kto zechce kłaść głowę pod topór? Oto powiedzmy, ja Żukow, przeczuwając nadciągające niebezpieczeństwo, wydaję rozkaz. Rozwinąć oddziały. Meldują Stalinowi, a on. Na jakiej podstawie? Ze względu na niebezpieczeństwo. Wiesz co, Beria, weź go do siebie do lochów. Aganiok, 1989 rok. Nikt nie groził Żukowowi Berią ani lochami. Jednak ostrożny stratek przewidywał, że sprawa może przyjąć również taki obrót. Dlatego rozważnie milczał i pokornie podpisywał zbrodnicze rozkazy, z których treścią rzekomo się nie zgadzał. On tylko gorliwie podpisywał. Przecież jeśli on rzeczywiście przewidział, że będzie inwazja, można było ryzykować. Publicznie się nie zgodzić ze Stalinem i niech zabiorą do lochów berii. Hitler zaatakuje i wtedy naród sobie przypomni. O tak, Żukow był odważnym człowiekiem. No cóż, strateg nie przejawiał wielkiego bohaterstwa. Dlatego obecni obrońcy Żukowa muszą jego waleczne czyny przepisywać ze wspomnień lub wprost wymyślać. Jestem zmuszony zwrócić uwagę na dokument, pod którym niemal każdy obywatel Związku Radzieckiego płci męskiej zostawił swój podpis. Dokument ten to przysięga wojskowa. W czerwcu 1941 roku. Złamał ją szef sztabu generalnego Armii Czerwonej, generał armii Georgi Konstantynowicz Żukow. Przecież on też podpisał tekst przysięgi. On też przysięgał bronić ojczyzny, cytat: mężnie, umiejętnie, z godnością i honorem, nie żałując swojej krwi oraz własnego życia. Męstwo żołnierza polega na tym, aby iść do przodu pod kule i na wrogie bagnety. Męstwo szefa sztabu generalnego oznacza mieć własne zdanie i bronić go za każdą cenę. W pierwszej połowie 1941 roku ratunek dziesiątek milionów osób zależał od uczciwości i nieugiętości szefa sztabu generalnego, jak też od jego osobistego bohaterstwa. Mógł on uratować wszystkich. Rozumiał, że za chwilę nastąpi atak, ale nic nie zrobił w celu obrony swojej ojczyzny. Przeciwnie, świadomie szkodził. W jego sytuacji działania w obronie ojczyzny polegały na tym, aby przeciwko zbrodniczym rozkazom wystąpić z godnością i honorem, jak wymagała tego przysięga. Albo przynajmniej zachować neutralny stosunek wobec swej ojczyzny i swego narodu i nie podpisywać karygodnych dyrektyw. Żukow miał do wyboru wystąpić w obronie ojczyzny, nie żałując krwi i życia, lub ratować własną skórę za cenę zdrady armii, kraju i narodu. Wybrał drogę zdrady ojczyzny. Zdradzając przysięgę, Żukow skrył się za ratującym go sklebianiem. Podpiszę, co rozkażą, machnę, co powiecie, byle ocalić siebie, byle nie wypowiadać zdania, z którym Stalin mógłby się nie zgodzić. A przecież miał godne i sprawiedliwe wyjście. Nie podpiszę tego obrzydlistwa. Proszę nawet nie myśleć o tym, aby straszyć mnie berią i lochami. Sam się zastrzelę ale pod rozkazami które prowadzą mój naród moją ojczyznę i armię do zagłady nie wymusicie mego podpisu nawet torturami nie zdradzę swego narodu Jednak Żukow zdradził Żukow osądził generała pułkownika Własowa za to że ten dostał się do niewoli Uważał Własowa za tchórza i upierał się przy tym że gdy generał znalazł się w sytuacji bez wyjścia, powinien był się zastrzelić. Porównajmy działania Własowa i Żukowa. Własow został wzięty do niewoli, jednak przez to nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Tymczasem Żukow, rozsyłając do wojska zdradzieckie rozkazy, wydał na rzeź wyszkolonego żołnierza Armii Czerwonej. Oddał przeciwnikowi niezliczoną ilość zapasów amunicji oraz 85% przemysłu zbrojeniowego kraju. Za tym poszły wielomilionowe ofiary i zniszczenie kultury materialnej, którą kraj tworzył przez wieki. Skoro ktoś zmuszał Żukowa do podpisywania tych szaleńczych rozkazów, to trzeba było od razu, po prostu, żądać dymisji. Albo w ostateczności zastrzelić się. Jednak tu zadziałała inna filozofia. Kto zechce kłaść głowę pod topór? Zdaniem Żukowa, w sytuacji bez wyjścia Własow powinien się zastrzelić. Natomiast sam Żukow, choć nie znalazł się w sytuacji bez wyjścia, musiał za wszelką cenę ratować własną skórę. Nawet za cenę zagłady całej armii, narodu i kraju. Koniec rozdziału.